W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu kwestie związane z bezsprzecznymi kłopotami Banku Millennium. Aktualnie coraz więcej prowadzonych jest spraw, w których już nie tylko frankowicze chcą odzyskać swoje pieniądze. W dalszej części filmiku mówię dla Państwa przykładowe, warte uwagi wyroki, które zapadły w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię przeciwko Bankowi Millennium. Zapraszam do materiału radca prawny Kamila Bociek. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i radcowie prawni. Czy wiedzieli Państwo, że Bank Millennium na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty finansowe? Jakie informacje możemy z nich pozyskać? Spieszę z wyjaśnieniami. Bank sporządza raporty roczne, półroczne, jak i kwartalne, które następnie zamieszcza na dedykowanej do tego stronie internetowej. Dla niego to przede wszystkim statystyki, dla nas, profesjonalnych pełnomocników, źródło nieocenionej wiedzy. Sprawy dotyczące klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniu opisowym zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Millennium za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2024 roku, bank miał na dzień 30 czerwca tego roku aż 22 141 spraw z umów kredytowych oraz 2070 umów kredytowych z byłego Eurobanku, które znalazły swój finał w sądzie, a dotyczących klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych powiązanych z walutą. Wartość roszczeń wniesionych przez powodów to aż 4 miliony złotych oraz 320 milionów franków szwajcarskich. Przyznają Państwo, że wobec takich liczb i kwot nie można przejść obojętnie. Z powyższych statystyk wyłączono roszczenia wniesione przez bank przeciw klientom tzw. spraw windykacyjnych. Biorąc pod uwagę dane historyczne zawarte w sprawozdaniu, liczba sporów sądowych jest nadal wysoka i wzrosła już o 3220 spraw, biorąc pod uwagę pierwszą połowę bieżącego roku. Statystyki są więc nieubłagalne. Niezwykle interesujące są analizy banku w zakresie zapadłych rozstrzygnięć od 2015 roku do 30 czerwca tego roku. Spośród ostatecznie rozstrzygniętych spraw, około 5 tysięcy, 1515 zakończyło się zawarciem ugód, 64 sprawy zostały umorzone, jedynie, podkreślam, 70 spraw sądy rozstrzygnęły z korzyścią dla Banku Millennium, aż prawie 4 tysiące było korzystnych dla kredytobiorców. Sprawy dotyczące roszczeń związanych z sankcją kredytu darmowego. Wszyscy coraz częściej słyszymy o terminie sankcji kredytu darmowego. Co na temat sankcji kredytu darmowego mówi wskazywane już sprawozdanie? Sprawdźmy. Do 30 czerwca tego roku bank otrzymał aż 683 pozwy. W omawianym okresie zakończone prawomocnie zostały jedynie 22 sprawy, w tym 7 rozstrzygnięć jest korzystnych dla konsumentów, 15 zaś dla banku. Dla porównania, do końca pierwszego kwartału tego roku Bank Millennium przegrał przed sądem w jednej sprawie. Podkreślenia wymaga, że sprawy związane z sankcją kredytu darmowego dopiero wkraczają na wokandy. Sprawy dotyczące kredytów złotowych opartych na WIBORze. Kredytobiorcy złotówkowi, którzy posiadają kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR, coraz częściej decydują się na podważenie swoich umów, czego konsekwencją jest wejście w spór z bankiem. W pierwszym półroczu tego roku Bank Millennium otrzymał 96 pozwów w omawianym zakresie. Jedynie jedna sprawa została prawomocnie zakończona na korzyść banku. Podobnie jak ma miejsce przy sankcji kredytu darmowego, kredytobiorcy coraz bardziej są świadomi swoich praw, w związku z czym prawdopodobnie coraz częściej decydować będą się na skierowanie roszczeń przeciwko bankowi. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym ustalił m.in., że umowa zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszych klientów łącznie do majątku wspólnego kwotę ponad 156 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami. Zapytają Państwo, co w tym wyroku jest takiego szczególnego. Otóż pozwany bank po raz kolejny w historii wygranych naszej kancelarii nie złożył apelacji, realnie oceniając swoje szanse. Wyrok jest prawomocny już po pierwszej instancji. W czerwcu tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację Banku Millennium. Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym trwało zaledwie 5 miesięcy, a biorąc pod uwagę czas trwania sprawy przed Sądem Pierwszej Instancji, łącznie zaledwie 17 miesięcy.
Z powyższego wynika wyraźnie, że także w przypadku skierowania sprawy do sądu w Warszawie uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia nie musi trwać długo. Być może będzie to dodatkowym argumentem dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się nad wystąpieniem przeciwko bankowi z powództwem, ale wstrzymuje ich świadomość długości postępowań w sądach. Aktualnie we wszystkich prowadzonych sprawach przez naszą kancelarię wszyscy nasi klienci odzyskali swoje należności od Banku Millennium. Z analizy raportów i sprawozdań zamieszczonych na stronie Banku Millennium jednoznacznie wynika, że przeciwko bankowi prowadzone są sprawy zarówno dotyczące klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych związane z sankcją kredytu darmowego, jak i dotyczące kredytów złotowych opartych na WIBORze. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i radcowie prawni.